Witajcie moi drodzy w dzisiejszym filmiku. W dzisiejszym filmiku wam pokażę uruchomienie i test druku po naprawieniu w drukarce Oki 3-3-2. Mogę dodać też, że właśnie dzisiaj skończyła się naprawa drukarki, gdzie trzeba było zresetować fuser na takim kabelku. No i to wcale aż takie łatwe, jak myślicie, to nie jest takie łatwe, jak wy sobie wyobrażacie. Że na przykład, o, ale to będzie łatwe, to szybko trzeba zrobić. No właśnie, że nie, bo tam jest naprawdę bardzo, bardzo dużo pracy. Ale na całe szczęście udało się naprawić, bo wiecie, jak czasami robią, że na przykład... Będzie zacięcie papieru i potem nie da się tego naprawić, bo cały czas wyskakuje ten błąd, nawet po naprawieniu to czasami się tak zdarza, że właśnie to jest na takiej zasadzie kup nowe, że od razu kupujecie nowy sprzęt, no a to jest troszkę oszustwo, ale na szczęście udało się naprawić i drukarka już działa. Dobrze, przechodzimy do filmiku. Już tutaj sobie włączyłem komputer i przyszykowałem właśnie sobie i taki dokument sobie przygotowałem, WordPad, gdzie ja zaraz tam coś napiszę. I potem drukarka to wydrukuje. Dobrze, to właśnie uruchamiamy drukarkę. O, drukarka już się przygotowała do druku. Oczywiście jest tutaj, widzicie, cymek, czyli kolory, bo najpierw musi być regulacja kolorów i lampa musi się rozgrzać, żeby wydrukowało. Oczywiście pokażę wam, teraz świecę wam lampkę, poświecę wam lampką i najlepiej sobie zrobić tutaj po naprawieniu wydrukować taką makietę Oki. I jak potem to wydrukujecie, to wtedy, jak się wam to wydrukuje, to oznacza, że jest w normie. Znaczy tak jeszcze nie do końca, bo ja, znaczy będzie w normie, ale na przykład włączcie ten program Word albo WordPad i spróbujcie coś tam napisać, chociaż na przykład jakąś literkę albo literki. No i potem to wydrukować właśnie klikając na klawiaturze Ctrl i P, czyli tak inaczej Ctrl P. Potem klikacie w drukuj i już potem wam się wydrukuje. Jak już się wydrukuje z kolorami, to oznacza, że jest wszystko w porządku. Właśnie tutaj jest ten kabel. Właśnie którym resetowaliśmy fuser. Dobrze, to tutaj wyłączam lampkę. No i co? No i napiszemy sobie coś. Na przykład ja sobie napiszę. Już poczekajcie chwilkę. Za chwilkę do was wrócę. Bo ja tutaj zaraz napiszę sobie coś. Już napisałam na przykład coś takiego. Oki 3-3-2.
Też, bo to jest właśnie model tej drukarki C332. Ja sobie tak napisałem, chociaż wy możecie inaczej. No to w takim razie już przechodzimy do druku. Klikamy w Ctrl P. Już, poczekajcie. Czyli klikacie tutaj, a później i w tym samym momencie też tutaj, na P. O, i wam się pojawi coś takiego, drukowanie. Tutaj macie tak, OK, C32, tutaj kopia 1. I potem ja sobie wybieram liczba kopii, że ma być jedna kopia i klikamy w drukuj. I patrzcie, co się dzieje. Widzicie, jak drukarka zareagowała? Już tylko odłożę tą kartkę, by nie przeszkadzało. Znowu włączę lampkę. I zobaczcie. To jest to, co ja napisałam na kartce. OK, C332, test. I tak drukarka właśnie powinna pracować po naprawieniu. Mam nadzieję, że uda się każdemu właśnie naprawić, bo to naprawdę kosztuje troszkę dni, by naprawić to, bo wiecie, wcale to takie łatwe nie jest. Dobrze, to już wszystko w tym filmiku, co mam wam chciał pokazać. Oczywiście wyłączymy sobie też, znaczy wy jak skończycie drukować zawsze, to mogę dodać, że zawsze powinno się wyłączać drukarkę, jak już wiecie, że nic nie drukujecie. I to mogę dodać. Dobrze, czy to już wszystko, co bym wam chciał właśnie pokazać właśnie w dzisiejszym filmiku. To było tak, dodałem od siebie do was. Także przechodzimy do podsumowania. W dzisiejszym filmiku wam pokazałem uruchomienie i test druku po naprawieniu w drukarce OK C332. Pamiętajcie o tym, byście mnie subskrybowali, dawali mi łapki w górę. Bardzo mnie będzie to cieszyło. Mam nadzieję, że uzbieram subskrypcje. Mam nadzieję, że uzbieram ich nawet 100 tysięcy albo milion. To ja też mam taką nadzieję i cały czas czekam. Nawet cały czas czekam, aż mi nawet dacie 200 subskrypcji, 300. Ale najważniejsze, ale też. I pamiętajcie o subskrypcji, jak już mogę już wspomnieć drugi raz. Także zapraszam was do mojego kolejnego filmiku na moim kanale. Do zobaczenia!